serdecznie, nazywam się Tomasz Wolf, od 20 lat jestem mieszkańcem Piechowic, zaś mieszkańcem Burzyńca od 13 lat. Z Piechowicami jestem związany bardzo emocjonalnie, ponieważ w tym to mieście poznałem moją przyszłą małżonkę, z którą jestem związany już od 25 lat i posiadamy naszą córkę, która także kończyła tutejsze szkoły, a obecnie jako psycholog pracuje z ludźmi niepełnosprawnymi. Dlaczego kandyduję w tych wyborach? Ponieważ obecna władza oraz Rada Miejska nie gwarantuje nam rozwoju zarówno Piechowic, jak i Burzyńca. Wiele problemów zostało nierozwiązanych, wiele się obiecuje, natomiast mało się robi. Rzeczą, która upewniła mnie w starcie w tych wyborach, było wydanie ostatniej informatora piechowickiego. Czytając ten informator, dowiedziałem się, że żyjemy w zasadzie w raju. Niestety, tak nie jest. Wiele rzeczy pokazanych w tym informatorze jest albo przekłamanych, albo zawiera nieprawdziwe treści. Mój program wyborczy składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część dotyczy naszych problemów lokalnych. Pierwszym takim problemem z racji zbliżającej się pory roku jest odśnieżanie. Pamiętam, jak za dawnych lat, kilka lat wstecz, codziennie rano wstając, wyjeżdżając do pracy, drogi nasze w Burzyńcu były odśnieżone, czyste, a obecnie nie możemy się przeskopać przez wyjazdy z podwórka. Drogi są odśnieżane zbyt późno, jest bałagan i chaos. Następnym problemem, dla którego chciałbym poświęcić swoją działalność w Radzie, jest również bieżące czyszczenie rowów melioracyjnych, a nie tylko po powodzi. Są też problemy, które dotyczą mieszkańców poszczególnych ulic, typu dokończenie odwodnienia ulicy Jaworowej, a nie bezmyślne przeprowadzenie kawałeczka odwodnienia w taki sposób, że intensywnie padający deszcz zalewa część domów położonych przy ulicy Jaworowej. Również bieżące i systematyczne czyszczenie rzeki Mała Kamienna. Co prawda teraz są przeprowadzone drobne naprawy, ale tak jak powiedziałem, szkoda, że wybory nie odbywają się co 3 miesiące, bo takie naprawy powinny być już przeprowadzone 3-4 lata temu i nie doszłoby do wylewów tej rzeki na terenie naszego osiedla. Kolejnym punktem mojego programu jest przypilnowanie, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Piechowic przez stanowczy protest wyłączania oświetlenia ulic w ramach tzw. oszczędności. Ciekawe, czy obecne władze miasta oraz obecni radni wyłączają tak samo lampy przed swoimi domostwami, jak to jest robione w Burzyńcu. Głównym punktem, którym chciałbym się zająć w czasie pracy Rady Miejskiej, jest turystyka. Jest to główny problem nurtujący nasze miasto. Turystyka ma być gałęzią przemysłu i jest w całej Polsce gałęzią przemysłu dochodową. Jest to gałąź przemysłu, która ma przynosić pieniądze mieszkańcom Piechowic. Jest to rzecz, na której mamy zarabiać pieniądze, a nie wydawać pieniądze na promocję. Wydane pieniądze na promocję są dobre, ale wtedy, kiedy przynoszą wymierzony skutek w postaci takiej, że przyjeżdżają do nas turyści i zostawiają u nas pieniądze za spanie, za jedzenie. Turystyka nie polega na zorganizowaniu 2-3 imprez, na które przyjeżdżają goście i zostawiają pieniądze u przygodnych i przyjezdnych handlarzy. Ci ludzie mają zostawić pieniądze w naszych kieszeniach. Turystyka ma spowodować stworzenie nowych miejsc pracy. I dlatego chciałbym na to bardzo zwrócić Państwa uwagę. Startuję z Komitetu Wyborczego Stanisława Janika, ponieważ grupa osób, która ten komitet zawiązała oraz program wyborczy, z którym się w 100% identyfikujemy oraz jesteśmy współtwórcami, gwarantuje nam lepszy, szybszy rozwój Piechowic. Głosując na mnie, głosujecie Państwo również na punkty, które są zawarte w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Stanisława Janika.